Siemaneczko, jestem gamingowy, witam na fani, są to 19 na serii. To nie są na mierza. A widzicie, jesteśmy dzisiaj na polu. Z pszenicą, które były kupione od Halinki. Dość spora w ogóle. Gdzie kawałek sobie to wyciąłem, żebym mógł sobie to przygotować wjazd na przyczepę ciągnikiem. No i bez zbędnego wydłużenia lecimy sobie dalej z... czy lecę sobie dalej z ścięciem. 7 na godzinę, bo to jest strasznie tęgę. Co się pozmieniało? Pozmieniał się, powiem wam szczerze, poziom trudności rozgrywki. Na normalny. Został zmieniony z tego względu, że trzeba sobie wziąć ten. On nogowy mam wyłączony, widzę. Zasadniczo na normalny z tego względu, że za dużą, widzicie, kasy jest na kundzie. Nie chciałem zbytnio grzebać tutaj w tych modach, na w tym wszystkim, bo później się pogubię, kurwa. Nie wiem, co będzie potrzebne, co nie będzie potrzebne i tak dalej. Więc wolałem sobie zostawić tutaj, znaczy ustawić sobie poziom normalny. I myślę, że w sumie przeliczając, gdyby nawet ja człowiek jakieś tam powiedzmy powiększone plony to grane, no to normalny poziom mi to wyrówna. Będą ceny tak samo wartościowo jak na poziomie normalnym bez tego modu, powiedzmy jakiegoś tam, to być może mam grany. Dobra, no widzicie, nie dojechałem nawet do końca. Dobra, żeby teraz się tu nie mediować, to sobie pojedziemy teraz już wysypać. O. Oczywiście usuć ich tylko, bo tak, duży usus do tych przyczep się nie nadaje. Zacina całą grę. No to tylko ten bych musi chodzić z tym szczepem. No jest nie za bardzo, żeby dągrała taki tonaż. Niestety znowu z tym balastem, balast jest przemalowany, ale to jest kwestia przez to, że będzie wymieniany ciągnik o tej podobnej kolorystyce. Więc możecie sobie już gdybać, jaki ciągnik tutaj na gospie będzie. I prawdopodobnie już to będzie zrealizowane na odcinku następnym. Bądź w pracach pożniwnych. Ale zobaczymy co i jak. Będą dużo zmiany. Bo nie powiem. Będą potężne zmiany. Tutaj na gospodarce. Dobra, ja muszę jeszcze sobie pójść tylko cofnąć. I zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Sobie. Kurwa macie. Wskakiwanie przez ten to jest kijowy. Dobra, tak. Fucking. Wiecie, zaraz ja muszę tym modem ustawić bieganie. Internet ma szybciej do mnie zadejwać do wszystkiego. Zobaczmy sobie teraz ten dyklorek, jak tam wygląda. Jęć mienia sobą. Widzicie, obornika 13 ton w oborze. Tam chyba 20 coś ton w pryzmie. 1700 litrów mleka. I ile? Prawie 70 tysięcy litrów mojowicy, więc powiem wam krótko. Będą wymieniane sprzęty. Będą wymieniane sprzęty, będzie mianowicie wymieniana beczka. To nawet chyba w tym, na tej mapce, ogólnie na tej gospodarce, nie była używana wcale. Trochę słabo, bo no, beczka była też fajnie zrobiona. No jest w sumie właśnie fajnie zrobiona, no ale już nie pod te maszyny. Będę chciał kupować pod większy ciągnik i prawdopodobnie pożegnamy się z dwoma ciągnikami. Mianowicie 30, no i Ursus 934. Pójdę do Żyda. Chętnie zapraszam do komentowania tego, za ile mógłbym wystawić moje te bydlaczki. Teraz pokażę w międzyczasie.
tego ususika, z którym idzie. Tu mi nie będzie potrzebny. Myślę, że cena w tym stanie 55 tysięcy. Myślę, że powinna być miarę dobra. Najuczciwa chyba cena. Zwłaszcza, że teraz naprawdę jest boom, kurwa, takie na ciągniki. Używane. No i to moja poczciwa 30. Gdzie ona kuziwa stoi? Tu. 30 nie jest fajna młodym, tylko że jest problematyczna z dźwiękiem. Nie chcę mi się zawsze poprawiać tego, tej głośności. Właśnie tego 430. Kombinowałem, jak chyba nie wychodzi. Trochę za głośno jest. Dobra, żeby teraz nie zamulać. Radzimy sobie dalej z tym księciem. I właśnie mi chodzi o to, że... scena w ogóle jęczmienia. Pszenica czy jęczmień? Pszenica. Pszenica jest za 549 i rośnie. No. Myślę, że wtedy będzie git, taka cena. A na 30 liczę z torem. Obydwa ciągniki z torem, więc możesz sobie myśleć, że ciągnik prawdopodobnie przyjdzie z torem. 30 gdzieś mniej więcej z torem 22 tysiące. Więcej nie liczę, bo ona jest trochę zmechłana. Jest bez remontu, bez niczego. Osus jest w trochę lepszym stanie, więc ten duży, więc można powiedzieć, że na 55 tysięcy powinna macie chyba dostać. No czemu tak robię, że zmieniam już, można powiedzieć, po trakcie drugiego sezonu, powiedzmy drugiego sezonu, już ciągnik. Teraz ciągniki, bo mówię, 30 jest za głośna. Z jednego to właśnie z tej z jednej manki. Kurwa, nie mówię, że się zawiesił. Jest za głośna. Usus nie może żadnymi maszynami latać. Więc no. Po co mi ciągnik, który będzie taktycznie. Kurwa. Wjechałem. Który będzie mi tutaj stał bezsensownie. Znaczy może za dużo powiedzieć, że bezsensownie. Który będzie stał tylko tak. Z pługiem do pługa się tylko nadaje. Agregatu. No, takich tam duperelki. Duperelków. Ewentualnie siewka. No tak, w szczepach nie poleci, bo się buguje. W odrzutniku bardziej stęka jak te 14, ten 45-14. Więc powiem wam tak. Jeszcze mam jeden pomysł. Ewentualnie na ten ciągnik. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Praniu, jeśli ktoś, jeśli nie napiszecie mi w komentarzach, jak to tam mam zrobić, to może to jakiś delikatny, najbliżej remont sobie jeszcze zrobię tej czworeczki. I wtedy może jeszcze ją podratuję, w sensie utrzymania jej tutaj na gospodarce. Widzę, że mam przez te niemiłosierne, chyba mi się poprzestawiał w ogóle OBS z tego, co ja widzę. A dobra, może tam aż tak głośno nie będzie przy nagraniu. W nagraniu tego słychać, o. Dobra. Bo opuszczamy, grzejemy, bo to nie ma czasu, trzeba robić. Ogólnie co? Mam zamiar jeszcze zrobić myk. Ale zobaczymy, ile mi wyjdzie z tego jęczmienia, a z tej pszenicy i tego jęczmienia i owsa, bo to prawdopodobnie będzie robione właśnie w trakcie tego sprzedaży, o sprzedaży tych zbóż, kupowanie ten ciągnik i tak dalej. Ewentualnie, bo jedna maszyna na następny odcinek tutaj wleci. Miała być ta jedna maszyna niewymienna u mnie na gospodarce.
ale jest mankament taki, że tak. Oganianie jej bez żadnych modyfikacji to jest bardzo trudna sprawa. I muszę niestety ją wymienić. Ale zobaczycie, co to jest w następnym odcinku. Można powiedzieć, że ten sezon jest bogaty w wydatki. No to konkretne wydatki można powiedzieć, bo no niestety na razie nie uderzam w pola, tylko właśnie w maszyny, co powinno być właśnie odwrotnością. Które powinny mieć naprzód ziemię, a dopiero powinny mieć maszyny. A powiem tak. No i tak wiem, żeby na mnie większość tych pultów wykupię. Więc nie mam co się nawet zastanawiać z tym, żebym nie kupywał tych maszyn, które mam kupić. Muszę ogólnie zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Bo nie zwróciłem uwagi sobie na jaka cena mleka jest. Nie, mleka to jest kurwa najwyższa cena jeszcze. No. No wiecie, że zapłaty się ze mleka utrzymaj, więc tutaj nie mam co się spinać. I tak. A pogubiłem kurwa wątek. Będę się jakoś wykręcić zaraz. No zaraz trzeba będzie spierdzielać do skupu. I wydawać pierwszy transport pszenicy. No tutaj będzie 7,5 tysiąca, gdzieś tak na oko licząc. Nie, nie będzie. Szóstka będzie. Możliwe. Szóstka, 7, około 7 będzie zarobku. 550, 13 ton. O. Siedemkę liczać. Teraz nie będzie trzeba jechać zaraz. Może. Ja sobie tylko bym teraz wziął tylko ten mix. Uważaj, poczekaj, czy ja to cofnę. Dobra, cyk. Radę z tym bizonem? Czy nie radę? Kurwa, właśnie tego bizona. A zrobię ten mix, że ja sobie tu wycnę. O, to. Jakoś tam mniej więcej, żeby to sypać do pełna. Tą przyczepę jechać, sprzedać. Nie wiem, czy ogólnie mi się uda to wspomnieć się na tym odcinku. Z drugiej strony chciałbym. Ale czy wyjdzie, to nie wiem. Bardziej to by się nadawało to na live zrobić. No ale aż takie live'owy to nie jestem, niestety. Powiem wam, jak nagrałem ten odcinek, miałem zrobić to 2 dni temu. Mam odcinek na zapas sobie robię, bo nigdy nic nie wiadomo. Czy tam nie wykrzaczy mi netta, czy komp, czy prąd będzie, czy nie będzie, bo to tam kurwa różnie z tymi prądami jest. Więc wolę mieć odcinek na zapas. Aby tak się przyjęło. Mieć odcinki na zapas niż kurwa nie mogę się go słuchać. Niż ich nie mieć. I wracając, wspomniało. Ta maszyna będzie musiała być zmieniona, bo jest problem właśnie z nią pod względem no działania z innymi maszynami. I niestety muszę się pożegnać z nią, ale myślę, że to wyjdzie na plus. Bo jak się tamtą kupię maszynę, to raczej nie będziecie na mnie aż tak źli. Powiedzcie, może to i dobrze zrobić. Dobra. Teraz bez pitolnia. Nie wiem, czy mam pokrywy, czy nie. Nie mam. Kuziwa, myślałem, że mam. To jest lewa, dobra. Ogólnie jeszcze muszę teraz, kurwa, poinwestować teraz jeszcze by. Budynki, znaczy silosów to raczej nie będę postawiał. Miałem taki zamysł, chcę mieć silosy, ale silosów raczej nie będę stawiał. Wolę jakoś na razie sprzedawać to bezpośrednio z pola i nie pędzielić się, nie przechowywać tego, bo to raczej
No, na kur to oczywiście, tam coś będzie trzeba mieć, będziemy na dzieła, jak to się mówi, na dzieła mieć dla nich, ale opływa pewnie jest już człowiek. A ja od daleko od gospy to ja laguję. Jeszcze muszę postawić budynki, a 180 tysięcy jest. A miałem zamiar kupić pole jeszcze, ale nie wiem. Czy pole, łąkę bardziej niż pole, bo wiecie, że krów przybywa, a paszy nie ma. Tak to się mówi. Więc muszę teraz coś ogarnąć, poszukać jakiejś łączki, nie, i dobrych pieniądzach. No i pokombinować teraz z tymi maszynami. I żeby mieć teraz jakiś tam hajs na właśnie na te łąki jakieś. 7300, no to jest tak bardziej realnie. Nie chcę mi się kombinować teraz z tymi kombinacjami, w sensie szukania tych plików, bo chyba pogubiłbym się. Co to jest co? Więc wolałem tak jak coś sobie zrobić, no bo chyba ochrona jest? Nie wiem, to jest. Chyba ochrona, chyba tym. I tak, i tylko. Teraz będzie naprawdę konkretny sezon. Jeszcze w ziemię. Jeśli dobrze się uzbieram, to gdzieś jeszcze z 50 tysięcy takich plonów. No chyba powinienem zebrać, co to. Liczę gdzieś stówę dołożyć na maszyny. Licząc to, jakiś bym dostał. Ile? Przyjechałem czy nie? Chyba nie przyjechałem. Licząc, że dostanę za Ususa tak stricte. Ewentualnie, kurwa, na chuj, tego dupie zobaczę. Ewentualnie za Ususa bym dostał 50. Oczywiście do niego zajazd i tam. Nie mam co się szczypać. I za 30 tam, te 20 to powiem wam, że fajny kucyk przyjdzie tutaj. Nie tylko. Bo ja mam. Kuźwa, multum pomysłów, mało czasu na takie nagrywanie z tej serii, więc prawdopodobnie ten tydzień, nie wiem jak to wyjdzie, może to po źle to zabrzmi, bo to miało trochę być inaczej, że prawdopodobnie teraz chwilę dłużej nie będzie gospodarstwa po ojcu. A będzie właśnie seria Rolnik Sandomierza. Bo powiem wam tak. Ta seria no jest dłużej, długo bardziej długofalowa. W sensie rozwoju. Tamta no jest długoplanowa w sensie wszystkiego, co jest związane z tą kurwa. Źle mówię. Co jest związane właśnie z serią gospodarstwa po ojcu. Bo tam wiecie, że będą trzy mapki. Więc ja też muszę jakoś ogarnąć teraz temat mapki. Tylko mam teraz, że teraz mapki to wychodzą w multum. Tak teraz. Bo wychodzi mi zajebiste mody. Ja powiem wam, pierdolę mi wszystkie te mody i mi wrzuci tamte. Powiem wam. Niektóre są naprawdę tak kozackie, że normalnie grzechem było ich nie użyć, ale no nie na każdej serii będzie można to zrobić, bo bym musiał chyba co tydzień maszyny zmieniać, co tydzień kupywać to wszystko, no to byście kurna chyba szaleli w tym temacie. I ogólnie powolutku będę się zastanawiał jeszcze na ponownym dążeniu, choć może nie to by zabrzmiało, nad znowu nagrywaniem właśnie prezentacji mapek. Wiem, że niektórym by nie pasuje ta prezentacja moja, ja tam się nie dziwię, ale powiem tak, mapy Mazury robiłem, teraz spontanicznie robiłem, no i powiem wam, ilość wyświetleń,
dwukrotnie oczywa, chyba dwukrotnie już tego, co było tutaj na kanale. To jest pierwsze. Po drugie, łapki w górę są naprawdę fajne. Nawet 24 tysięcy, kurwa, ja pierdolę. Na 25 łapek w górę jest. Naprawdę tam na 5 chyba czy na 6 łapek. No to będę każdy krytykę trzeba przyjąć nagle, to ja przyjmuję tak samo. Może mam się wstydzić. No po prostu jakoś może komuś się podpasowało, no to dałam te w górę, tak. Ale myślę, że postaram się jakoś ogarnąć tę prezentację. Bo może wam nie pasować to, że właśnie. Napisałem opis do tego, do tych prezentacji. Napisałem, napiszcie mi ci, co dają mi łapki w dół, żebym wiedział, co poprawić. Wiadomo, ja z tym widzem nie jestem, bym ja wiedział, co ja mogę tu poprawić. Bo, no wiecie, no, łapki w dół nie jest problem dać, tylko to uzasadnić. Jeśli ktoś nie usadzani, no to powiem tak, trochę imba. Na miniaturka będzie. O, jeszcze nie weszło. Ma być ze mną dobre hamulce. Kurwa, chciałem zero wcisnąć tu. O, to bym wcisnął. A powiem wam ogólnie, tutaj jest jeszcze z dobre. Kurwa, nie to wcisnął. Nie na 20 minut. To powiem wam tak. To jest dobra godzina faktycznie samego tutaj cięcia. Więc tutaj nie jest tak słabo. Czekajcie, musiałem do wideo wyciągnąć, a kurwa coś nie chce wyjść. To jest wysunięcie w to. Oto. Czekajcie, jest to w ogóle połowa pola ścięta, czy nie? Ja pierdolę. Braki, ziemniaki. Kurwa, kij ma cenę. Ciekawe. Czeka teraz nie zjebałem sprawy. Zmieniając poziom trudności. Właśnie, kurwa. Zmieniając poziom trudności, nie zmieniło mi teraz chyba ceny w ogóle upraw. Więc to jest możliwe? Chyba jest. Czekajcie, ja sobie zapiszę to. Czekaj, jaka później to będę wczytał. Czy ja to w ogóle wystawiłem? No mieliłem. No ciekawe, czy to będzie gdzieś napisane później, po zapisie. Czy ja tego wcale nie zrobiłem? O, jestem ciekawy. Ogólnie wam powiem, że chyba niedługo Bizonko się pożegnamy. U Bizonek powiem wam, że już mały header jest. No i praktycznie jeszcze mu tak gdzieś daje max 2 sezony. Powiecie, może chyba głupi jesteś, że tak chcesz zrobić, ale powiem wam tak. Bizon jest dobrym ciągnikiem. Jest dobrym kombajnem. Ja nie mam nic do zarzucenia, bo widzicie, kurwa, nie zmieniło mi jeszcze tego. Tylko już trzeba będzie powoli, ja nie mówię właśnie. Właśnie dojdą pola, dojdą łąki. Ja sprzęt trzeba naprawdę będzie, kurwa, zmienić. A ja tam tą małą kosiarką będę teraz pędzlowywał to teraz, bo trochę bym się to chyba załamał. No to czekaj, na tylną.
tylną, dobra. Nie, no dobra, tam nie mogę zrobić z tego. Co już nagrałem? Dobra. Co wrzucimy? Zbijem skina. Mam 25 minut odcinka dzisiaj. Ja bym trochę zgadany jestem. A jeszcze robiłem na wczorajszy dzień. Kurwa, bo wczorajszy dzień. Robiłem jeszcze flat outa. Odcinek też 28 minut dłużej. Nie, dobijam do 30 minut. Może zabijemy do 30 minut. Bo i tak trzeba nie jechać to jeszcze sprzedać. A to raczej pół pola jeszcze kurwa nie jest cięte. No teoretycznie. 7 przez będzie pół pola chyba. Więc gdyby nawet, no to 7,5 razy 4 zestawy. 28. No. Około 30 tysięcy powinien zarobić. To powiem tak już bardziej realnie niż miałbym teraz zrobić 70 parę tysięcy. To chyba bardziej się kalkuluje jak teraz gram. Zresztą wyraźcie swoją opinię w komentarzu. Czy dobrze słusznie postąpiłem zmieniając poziom trudności, nie szukając modów, które może właśnie zwiększa mi te pony. No tak. Poszukałbym może, ale jakoś tak wymieniając to się boję, że coś mi się kurwa większa, czyli będzie jeszcze kurwa gorsza imba jak była. Więc wolę sobie zostawić to i zmienić poziom. Najwyżej na trochę więcej odwozu. Nie oszukujmy się, odwozu to będzie i więcej. A na szczęście a ten skup jest bynajmniej blisko. Czarna cały czas rośnie, więc tutaj się cieszę jak nie wiem co. Dobra. A kurwa ma nie przyjadę teraz, debile. To tak zrobić? Mogę. Dobra nie. Kombinuję jakąś sekundę w górę. Dobra, czy ja teraz będę miał pełną, powinienem już mieć chyba pełną szczepę. A dobra, już nie będę tutaj wszędzie kurwa mać. Dobra, no, po tydzień, że nic by jeszcze nie weszło. Po parę kilo by weszło, żebym się nie chce podjeżdżać powrotem. Mówię, no szczepki akurat moim najlepszym halaków, jaki mógłby być. A bardziej jestem zadowolony z tego, przy talerzówki jak kurwa, z tych typach talerzówki. No chyba sobie dopakiem. Choć niedługo będzie modernizacja tego centu, bo no jednak kogoś tutaj chyba, że to robię jeszcze jak się uda siło. Chyba szkoda, że tak teraz odrzucając w ogóle tego, szkoda, że nie można robić kurwa w farmingu jednego myku, jakim jest siłownik wspomagający. Powiem wam, kurwa, było to wpyte, kurwa to. Ja by takie dość wyszło. A PDK, to było to, kurwa, trzeba wstawić dziś. Kurwa, teraz to będzie cudowanie. Przełączenia. No dziepaki będą dziepaki na tym? Kurwa, nie ma dwóch paków. Ale wiecie co? Ja ci się sobie zostawię już ten ciągnik tutaj. Ja bym sobie jeszcze podleciał na sam koniec. Poszukaj sobie łąki. Takiej miaj co nowo łąki. Obszarowo miałem użyć 4 hektary. Ja to mam. Tu mi się podoba ta łąka, pływa jest daleko. Tymi zastawami.
170, ale nic nie chwytają. O. A chyba za dużo jako zięba na maszyny, to co pojadą. Może bliska. Myśleliśmy, że nie próbujemy na tyle. Myślę, że nam się podoba, bo zostawcie w górę komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się na następnego odcinka. Cześć.